Kierunek informatyka w naszej szkole istnieje już od 2001 roku i w sumie od samego początku cieszy się dużym zainteresowaniem wśród studentów. Oferujemy naszym studentom interesujące i ciekawe specjalizacje. Są to nie tylko specjalizacje technologii internetowe czy sieci komputerowych, ale też specjalizacje nowe, takie jak programowanie urządzeń mobilnych czy też projektowanie gier komputerowych. Na zajęciach wykorzystujemy aktualnie technologię Windows Phone, dlatego też, że nasza uczelnia ma podpisaną umowę z firmą Microsoft w ramach IT Academy i możemy korzystać właśnie z technologii i z oprogramowania tej firmy. Wcześniej w pierwszym semestrze mieliśmy ogólnie wstęp do informatyki, takie ogólne zagadnienia o architekturze komputera i tak podobne. Oczywiście programowanie w języku C, C++. Specjalizacje te oraz kierunek uzyskały dwukrotne dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach tak zwanych kierunków zamawianych. Pozwoliło nam to już w tej chwili utworzyć pracownię projektowania gier komputerowych wyposażoną w 20 konsol Microsoft Xbox, w której to studenci poznają tajniki tworzenia gier dla tej platformy. To było zrobione na pierwszym roku. To jest ta wersja, gdzie jest grafika, jest moja po prostu taka, żeby dało się testować. Na podstawie Space Invaders'ów, nie zrobione w Xena, tak jak tutaj na zajęciach, to zrobione w C++ i w SFML-u. Grami komputerowymi też się już od dosyć dawna interesuję i myślę, że to byłaby fajna zabawa w przyszłości, będąc takim właśnie projektantem gier komputerowych i połączyć się przyjemne z pożytecznym. W tym momencie jest dosyć duże zapotrzebowanie właśnie na ludzi pracujących w przemyśle gier. Informatyka może być taką furtką dla grafików, żeby się po prostu odnaleźć w tym jakby nowoczesnym świecie grafiki, który jednak wymaga technologii. Dobrze jest, jeśli grafik zna jakieś takie podstawy rzemiosła informatycznego. Natomiast jak chodzi o kierunki ścisłe, no to najważniejsze jest ten praktyk. I jeśli ktoś nam nie wytłumaczy takich technicznych spraw, jak to się robi w praktyce, no samemu jest bardzo trudno do tego dojść. Także to, co nasz kierunek pozwoli i co daje studentom, jest nie tylko solidna podstawa w postaci wiedzy, wykładów, na których może student budować swoją przyszłość i karierę zawodową, ale też praktyka, która pozwala mu po pierwsze tę wiedzę sprawdzić, pogłębić i uzyskać dodatkowe kompetencje.